Dzień dobry Państwu, serdecznie Państwa witam na kolejnej części z serii Jezus Chrystus przyjdzie znowu. Jezus Chrystus przyjdzie znowu. Dzisiaj odcinek 34. 34. część dotyczy rzymskiego przywódcy. Co wiemy o rzymskim przywódcy, który będzie wtedy na ziemi, po pochwyceniu się objawi, po zabraniu chrześcijan do nieba. Będzie tutaj zrobione dla niego miejsce, ponieważ Duch Święty razem z Kościołem, razem z wszystkimi chrześcijanami zostanie zabrany do nieba. Na ziemi nie zostanie ani jeden chrześcijanin, ani jeden wierzący w Boga wtedy nie zostanie na ziemi. I ziemia będzie uwolniona od chrześcijan, o czym już wielu marzy od dawna. I będzie wtedy właśnie czas, kiedy nie będzie na ziemi chrześcijan. I od tej pory już nigdy na ziemi nie będzie chrześcijan, od momentu pochwycenia. I po pochwyceniu powstanie właśnie rzymski przywódca. Czytamy o nim w objawieniu 13 rozdział od 1 do 8. Objawienie Jana. Objawienie Jezusa Chrystusa, 13 rozdział, Apokalipsa, 13 rozdział, od 1 do 8. I widziałem wychodzące z morza zwierzę, które miało 10 rogów i 7 głów, a na rogach jego 10 diademów, a na głowach jego bluźniercze imiona. A zwierzę, które widziałem, było podobne do pantery, a nogi jego jak u niedźwiedzia, a paszcza jego jak paszcza lwa. I przekazał mu smok z siłę swoją i tron swój i wielką moc. A jedna z głów jego była śmiertelnie raniona, lecz śmiertelna rana jego była wygojona i cała ziemia szła w podziwie za tym zwierzęciem. I oddali pokłon smokowi za to, że dał zwierzęciu moc, a także zwierzęciu oddali pokłon, mówiąc: któż jest podobny do zwierzęcia i któż może z nim walczyć? I dano mu paszczę mówiącą rzeczy wyniosłe i bluźniercze, dano mu też moc działania przez 42 miesiące i otworzyło paszczę swoją, by bluźnić przeciwko Bogu, bluźnić przeciwko imieniu Jego i przybytkowi Jego, przeciwko tym, którzy mieszkają w niebie. I dozwolono mu wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężać ich. Dano mu też władzę nad wszystkimi plemionami i ludami, i językami, i narodami, i oddadzą mu pokłon wszyscy mieszkańcy ziemi, każdy, którego imię nie jest od założenia świata zapisane w księdze żywota baranka, który został zabity. Jednoznacznie widzimy ten opis, objawienie od 1 do 8 wersetu, 13 rozdział. I tak jak wspomniałem, chrześcijan już nie będzie na ziemi. Od razu powstaje pytanie, a w 7 wersecie to co to za święci, z którymi walczyć będzie tenże właśnie rzymski przywódca? To są ludzie, którzy nawrócą się już po pochwyceniu, bo wtedy przecież cały czas będzie sytuacja taka jak przed powstaniem Kościoła. Każdy, kto chce, może przyjść do Boga w dowolnym momencie i nie ma żadnych ograniczeń. W każdej chwili Bóg przyjmie każdego, nikogo, kto przyjdzie do Jezusa, Bóg nie wyrzuci precz, Jezus nie wyrzuci precz. Dlatego w wolny sposób do każdego, w każdym momencie możemy do Boga przyjść. Tylko w Panu Jezusie jest ratunek przed należną Tobie karą piekła wiecznego i to oznacza, że możesz przyjść do Pana Jezusa, gdy tylko masz takie pragnienie, aby schronić się przy Nim jako Zbawicielu. Jednakże to po pochwyceniu będzie już trudne, ponieważ właśnie będzie ten potężny wróg na ziemi, czyli ten człowiek grzechu. Ten człowiek grzechu, który będzie chciał opanować i zapanować i uda mu się, bo zostanie mu ta ziemia wydana do dyspozycji na ten czas. Zatem widzimy w objawieniu Jana od 13 rozdział od 1 do 8. Będzie on w czasie 3,5 roku dyktatorem w ponownie powołanym do istnienia Królestwie Rzymskim. To widzieliśmy w wersetach od 3 do 5.
a jedna z głów jego była śmiertelnie raniona, lecz śmiertelna rana jego była wygojona i cała ziemia szła w podziwie za tym zwierzęciem. Cała ziemia szła w podziwie za tym zwierzęciem. I oddali pokłon smokowi za to, że dał zwierzęciu moc, a także zwierzęciu oddali pokłon, mówiąc: któż jest podobny do zwierzęcia i któż może z nim walczyć? I dano mu paszczę mówiącą rzeczy wyniosłe i bluźniercze, i dano mu też moc działania przez 42 miesiące. 42 miesiące to jest dokładnie około 1260 dni, to jest dokładnie około 3,5 roku. I widzimy tutaj, że najpierw jest powiedziane, że oni mają taki zwyczaj, żeby iść za zwierzęciem. Cała ziemia szła w podziwie za tym zwierzęciem. Nie było w tym momencie, nie będzie w tym momencie, nie będzie w tym momencie po pochwyceniu ani jednej osoby, która by nie poszła za zwierzęciem. Dlatego, że cała ziemia wtedy była bezbożna, bez chrześcijan. Nawrócenie do Boga nastąpi, tak jak widać, po tym fakcie, gdy wszyscy pójdą za zwierzęciem. Pojawią się święci, dopiero w 7 wersecie są oni wspomniani i ci święci właśnie będą tutaj jednoznacznie poddani prześladowaniom przez tego człowieka grzechu. Ten człowiek grzechu będzie chciał zawładnąć całą ziemią i on opanuje całą ziemię jako dyktator tego świata. Jest to jednoznacznie widoczne tutaj i dozwolono mu wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężać ich. Będzie prześladował tych, którzy się nawrócą po pochwyceniu, po tym akcie, gdy wszyscy pójdą za zwierzęciem i sami oni wcześniej będą szli za zwierzęciem, ale nastąpi pewien przełom i ten przełom prawdopodobnie będzie związany z tym, że ten człowiek grzechu będzie podawał się za takiego, który jest w stanie być tutaj niezwyciężonym, będzie mówił bluźnierstwa i wyniosłe rzeczy. To jest bardzo ciekawe, dlatego że to może ludziom otworzyć oczy, że to nie jest właściwe, aby za nim iść i się odwrócą za tym, przestaną iść za tym zwierzęciem i się odwrócą od niego i nawrócą się do Boga. I to jest właśnie wyraźnie pokazane, że Królestwo Rzymskie zostanie wtedy wskrzeszone. I kolejny punkt, który tutaj warto, żebyśmy zauważyli, to 6 i 7, że będzie bluźnił przeciwko Bogu. I otworzyło paszczę swoją, by bluźnić przeciwko Bogu, bluźnić przeciwko imieniu Jego i przybytkowi Jego, przeciwko tym, którzy mieszkają w niebie. I dozwolono mu wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężać ich. Dano mu też władzę nad wszystkimi plemionami, ludami, językami i narodami. Po prostu zostanie mu przekazana władza nad wszystkimi ludźmi na ziemi, dlatego że cała ziemia poszła za zwierzęciem. Być może będzie to coś w rodzaju ostatnich w tym czasie wyborów demokratycznych i faktycznie cała ziemia pójdzie za zwierzęciem i wszyscy będą głosować za nim, jeżeli faktycznie będzie to na zasadzie głosowania, choć nie musi być. Może być to przez aklamację, skoro cała ziemia pójdzie za zwierzęciem, po co tracić czas na jakieś wybory? Kto będzie te wybory po co organizował? Ale może takie będą. I ten człowiek grzechu przejmie na ziemi polityczną supremację, będzie kontrolował wszystkich. Widzimy to wyraźnie, że będzie miał władzę nad wszystkimi plemionami i ludami i językami i narodami. Mamy to jednoznacznie pokazane. Ludzie należący do jego królestwa będą musieli go czcić. To jest kolejny punkt. Oddadzą mu pokłon wszyscy mieszkańcy ziemi. Każdy, którego imię nie jest od założenia świata zapisany w księdze żywota baranka, który został zabity. Tu widzimy już rozróżnienie, czyli że wszyscy z wyjątkiem tych, którzy są zapisani w księdze żywota baranka, czyli wszyscy z wyjątkiem tych świętych, których mamy tutaj w 7 wersecie. Wszyscy poza tymi będą go czcić. I to jest właśnie to, że będzie grupa, która go nie będzie czcić i ta grupa, która nie będzie mu czci oddawać, nie będzie go czcić, ta grupa, która nie będzie go uwielbiać, to ta grupa będzie prześladowana przez niego
i będzie to przez niego zwalczane. I będzie on polityczną taką ochroną dla Izraela, co czytamy w Daniela 9 rozdział, 27 werset. Daniela, rozdział 9, 27 werset. I zawrze ścisłe przymierze z wieloma na jeden tydzień. W połowie tygodnia zniesie ofiary krwawe i z pokarmów, a w świątyni stanie obraz obrzydliwości, który sprawi spustoszenie, dopóki nie nadejdzie wyznaczony kres spustoszenia. I tutaj zawrze ścisłe przymierze z wieloma wskazuje na to, że będzie zawarty jakiś pakt. Pakt, który on później sam złamie, z innych miejsc wiemy. I ten pakt będzie miał prawdopodobnie na celu zawiązanie wreszcie pokoju na terenie Izraela. Wreszcie problem bliskowschodni zostanie rozwiązany i będzie on polityczną asekuracją Izraela w razie zagrożenia ze strony Asyrii. I kiedy Pan Jezus ukaże się z nieba, ten rzymski przywódca w swej zuchwałości będzie prowadził wojnę z Chrystusem, a następnie, co widzimy w objawieniu 19 rozdział objawienia, to widzimy, że ten człowiek będzie wrzucony żywcem do jeziora ognistego. Objawienie 19:11-20. Objawienie 19 rozdział od 11-20 to opisuje nam. I widziałem niebo otwarte, a oto biały koń, a ten, który na nim siedział, nazywa się wierny i prawdziwy, gdyż sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy. Oczy zaś jego jak płomień ognia, a na głowie jego liczne diademy. Imię swoje miał wypisane, lecz nie znał go nikt, tylko on sam. A przyodziany był w szatę zmoczoną we krwi, imię zaś jego brzmi Słowo Boże. I szły za nim wojska niebieskie na białych koniach, przeobleczone w czysty biały bisior, a z ust jego wychodzi ostry miecz, którym miał pobić narody. I będzie nimi rządził laską żelazną, on sam też tłoczy kać wina zapalczywego gniewu Boga Wszechmogącego, a na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię Król Królów i Pan Panów. I widziałem jednego anioła stojącego w słońcu i zawołał głosem donośnym, mówiąc wszystkim ptakom latającym środkiem nieba: Nurze, zbierzcie się na wielką ucztę Bożą, by jeść ciała królów i ciała wodzów i ciała mocarzy i ciała koni oraz ich jeźdźców i ciała wszystkich wolnych i niewolników, małych i wielkich. I widziałem zwierzę i królów ziemi i wojska ich zebrane, by stoczyć bój z tym, który siedział na koniu oraz jego wojskiem. I pojmane zostało zwierzę, a wraz z nim fałszywy prorok, który przed nim czynił cuda, jakimi zwiódł tych, którzy przyjęli znamię zwierzęcia i oddawali pokłon posągowi jego. Zostali oni obaj wrzuceni żywcem do jeziora ognistego, gorejącego siarką, a pozostali byli pobici mieczem wychodzącym z ust jeźdźca na koniu i wszystkie ptaki nasyciły się ich ciałami. Widzimy tutaj jednoznacznie, że będzie on żywcem wrzucony do jeziora ognia i taki będzie jego koniec, że na wieki wieków będzie dręczony dniem i nocą w jeziorze ognia. Jest powiedziane, że piekło jest zgotowane, ogień wieczny jest zgotowany diabłu i jego aniołom. Nie człowiekowi, ale niektórzy ludzie jednak tam trafią. Takim człowiekiem, który tam trafi i będzie torturowany dniem i nocą na zawsze, jest właśnie tenże człowiek, który tutaj jest opisany w 13 rozdziale objawienia, czyli przywódca rzymski czasu końca. I nie miej nic z nim wspólnego. Teraz możesz przyjść do Pana Jezusa Chrystusa, aby się pojednać z Bogiem, aby mieć pokój Boży, aby być oddzielonym od tego wszelkiego zła tego świata, bo tylko w Panu Jezusie Chrystusie jest ratunek przed należną Tobie karą piekła wiecznego, bo On złożył doskonałą ofiarę na krzyżu Golgoty. Tylko On
się o ciebie zatroszczył, składając ofiarę na krzyżu Golgoty. Już ta ofiara była przewidziana przed założeniem świata. Już było to postanowione wcześniej, już przed wiecznej wieczności. Jezus Chrystus jeszcze jako mądrość, która pląsała na okręgu ziemi, radował się synami ludzkimi. Czytamy o tym w Przypowieściach 8. Jest to tak poetycko tam przedstawione, w jaki sposób już przed wiecznej wieczności Pan Jezus Chrystus myślał o każdym, który by mógł skorzystać z Jego ratunku. I przyszedł potem na ziemię i umarł za nasze grzechy. W 3 godzinach ciemności zostały włożone na Niego grzechy. I wtedy On stał się grzechem za nas. Dlatego, że bez Jego działania wszyscy byśmy trafili do jeziora ognia i siarki, tak jak ten przywódca rzymski. Na to zasłużyliśmy już jednym grzechem. A przecież mamy każdy z nas więcej niż jeden grzech. I dlatego grzechy wszystkie zostały zgładzone, zostały włożone na Pana Jezusa. On poniósł cały sąd. I teraz każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne. Nie musi iść do piekła. Pan Jezus został pogrzebany i 3. dnia zmartwychwstał i w niebo wstąpił. I teraz siedzi po prawicy Bożej i wstawia się za każdym wierzącym w Pana Jezusa. Każdym, kto kiedykolwiek uwierzył w Pana Jezusa, Pan Jezus się wstawia, jest orędownikiem i oręduje tak, żeby żaden nie upadł, żaden nie zbłądził, żaden nie zginął, żaden nie był stracony. I to jest Jego stała służba. On cały czas teraz oczekuje, aż będzie mógł przyjść po nas, bo tą godzinę wyznaczy Ojciec. Nie zna jej ani Syn, ani aniołowie, tylko Ojciec. I w tym momencie Pan Jezus przyjdzie i weźmie nas do siebie, abyśmy gdzie On jest i my byli. Abyśmy byli razem z Nim na wieki wieków. Tak, żebyśmy byli razem i razem zawsze z Jezusem. Oczekujemy teraz na Pana Jezusa Chrystusa, dlatego że On nas miłuje i On wydał samego siebie za nas, bo nas miłuje. Który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie, powiedział apostoł Paweł. Ja to mówię. Który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Ty też, jeśli uwierzysz Pana Jezusa, będziesz mógł powiedzieć, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. I zachęcam cię, uwierz Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. Bo jest to jedyny warunek. Przyjąć prezent. On jest tobie dany bez wypominania. Nie czekaj na inne rzeczy. Natychmiast przyjdź do Pana Jezusa Chrystusa, bo tylko On jest Zbawicielem. Na tle tego czarnego charakteru, jakim jest rzymski przywódca, możemy jednoznacznie widzieć, że nie warto czekać, aż przeoczysz pochwycenie. Nie warto czekać, aż przeoczysz zabranie wszystkich chrześcijan do nieba, bo wtedy pójdziesz razem z całą ziemią za zwierzęciem i będziesz już tylko oczekiwał sądu i żaru ognia, który będzie trawił na wieki wieków przeciwników. Dlatego, że każdy, kto słyszał Ewangelię w tym obecnym czasie i nie przyjął jej, to jeśli zaskoczy go albo jego fizyczna śmierć, albo pochwycenie, to po pochwyceniu nie będzie miał już żadnej okazji, gdyż sam Bóg osobiście powiedział, że ześle na taką osobę ostry obłęd tak, że taka osoba będzie wierzyła kłamstwu. Jest to forma osądzenia, która będzie prowadzić do wiecznego osądzenia. I to jest po prostu taka rzeczywistość. I należy tą informację potraktować bezpośrednio, tak jak Słowo Boże o niej mówi, czyli jak najszybciej przyjść do Pana Jezusa po ratunek. Tu nie ma neutralnego gruntu. Tutaj nie ma innej możliwości. Więc tylko w Panu Jezusie Chrystusie jest ratunek przed należną Tobie karą piekła wiecznego. Pan Jezus Chrystus już wszystko dokonał, abyś mógł być zbawiony, uratowany, bo On postanowił siebie samego wydać za Ciebie.
On w trzech godzinach ciemności stał się grzechem za ciebie. Jeśli uwierzysz w Pana Jezusa Chrystusa, Jego sprawiedliwość będzie tobie przypisana, a twoja cała grzeszność była wtedy włożona na Pana Jezusa Chrystusa. Bo tylko w Panu Jezusie Chrystusie jest ratunek przed nadchodzącym gniewem Bożym. Uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Nie czekaj na nic. Dziś jeszcze może Pan Jezus przyjść. On dziś może przyjść i zabrać nas do siebie, do nieba. Bo On powiedział, że idzie przygotować miejsca, a gdy pójdzie i przygotuje miejsce, przyjdzie i weźmie nas do siebie, abyśmy gdzie On jest i my byli. Wszystko, co było konieczne do tego przygotowania miejsca, już zostało wykonane. Bo to było dzieło na krzyżu Golgoty, które było konieczne, żeby zrobić nam miejsce w niebie. To było w niebo wzięcie człowieka, Chrystusa Jezusa. I On był pierwszym człowiekiem w niebie i to przygotowało nam miejsce w niebie. Czyli ukrzyżowanie, pogrzebanie, zmartwychwstanie, w niebo wzięcie. I teraz człowiek, Chrystus Jezus, jest w niebie i od tego momentu nie ma już żadnej bariery, abyśmy byli wzięci do nieba. Później jeszcze była Pięćdziesiątnica, kiedy był zesłany, obiecany Duch Święty. I na zegarze Bożym kolejnym takim punktem na zegarze jest pochwycenie, które uruchomi cały ciąg tych proroctw, cały ciąg wypełnienia tych proroctw, cały ciąg wydarzeń zapowiedzianych w proroctwach. Więc to może być jeszcze dziś. Może nawet nie zdążę opublikować tego odcinka. Więc ratuj się przed nadchodzącym gniewem Bożym, bo tylko w Panu Jezusie jest ratunek przed nadchodzącym gniewem Bożym. Uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam Was do czytania Biblii, Słowa Bożego, bo tylko w Biblii jest prawda, Biblia jest prawdą, Słowo Boże, Pismo Święte. Jeśli ktoś nie ma Nowego Testamentu, proszę dać mi znać, ja chętnie się podzielę, jeżeli będę miał wolny egzemplarz. Należy mi wysłać informacje na SMS 739089088 albo na e-mail czytaj.biblie@onet.pl albo na skrytkę czytaj.biblie@31-63500 Ostrzeszów albo CMS Chrześcijańska Misja skrytka 328 Wrocław 68. Dziękuję Państwu za uwagę. Z Bogiem.